Witajcie, drodzy przyjaciele. Jakiś czas temu dostawałem sygnały od Was, iż bardzo chcielibyście, abym przygotował zajęcia dotyczące renowacji starych przedmiotów zabytkowych, zarówno takich wykonanych z drewna, gdzie będzie można odratować babcinę szafę, jak i również innych bibelotów zgromadzonych u Was w domach. Niestety stało się tak, że nie byliśmy w stanie zorganizować sali w odpowiednich warunkach z bezpieczeństwem i higieną pracy na czele. W związku z tym postanowiłem przygotować dla Was materiały w postaci takiego kursu przez internet. Chciałbym podzielić się z Wami moją wiedzą, umiejętnościami zdobytymi przez kilka ostatnich lat. Chciałbym również, aby te zajęcia miały wymiar praktyczny, mianowicie żebyśmy mogli jak najwięcej we własnym zakresie zaeksperymentować z materiałami, które będziemy używać. W wypadku tych zajęć będziemy zajmować się renowacją kamienia. Powiem Wam z jakiej przyczyny. Otóż zapewne wiecie, iż w Kopenhadze udało nam się nabyć kilka bardzo atrakcyjnych rzeczy i przyczółkiem do jakby kolejnego mojego zajęcia, które chciałbym w tym wypadku wykonać razem z Wami, była oto ta figura. Udało nabyć nam się taką piękną figurę biskwitową z połowy XIX wieku, która prawdopodobnie służyła do zwieńczania szczytów zegarów. Ona jest wykonana z białej porcelany nieszkliwionej. Okazało się bardzo szybko, że mamy pilne zapotrzebowanie na zegar i tak się złożyło, że na naszym skierniewickim rynku staroci udało nam się nabyć zegar francuski z mechanizmem rzepi w czarnej obudowie wykonanej z kamienia, prawdopodobnie marmuru. Niemniej jednak zegar ten ma szereg uszkodzeń. Jest to cena, jaką należy zapłacić za przystępną cenę, jeśli chcecie kupić unikatowy przedmiot. Prawdopodobnie w swoim 150-letnim życiu przeszedł dosyć wiele, włącznie z upadkiem z znacznej wysokości na twardą powierzchnię. W związku z tym po prostu kamień nie wytrzymał, będąc twardym, a zarazem kruchym, pękł. Będziemy również zajmować się ceramiką Wedgwoodowską, jakże mogłoby być inaczej, i chciałbym Was tutaj zachęcić również do tego, abyście nie bali się eksperymentować, jeżeli macie jakieś stare przedmioty, i próbować się za pośrednictwem wiedzy zdobytej razem ze mną naprawić. Tutaj akurat trzymam taką oto urnę z połowy XIX wieku, która w tej chwili jest w stanie wskazującym na to, że przedmiot jest w stanie dobrym, niemniej jednak nie dajcie się zwieść pozorom. Wieczko od tej urny było poddane renowacji. Takie efekty możemy uzyskać w domowych warunkach. Proszę, zwróćcie uwagę na to, że środek jakby nie odbiega tutaj kolorystyką. Tak samo cały przedmiot po ponownym sklejeniu i dopracowaniu elementów, takich jak na przykład pęknięte uszy, dało się z tak zwanego destrukta przywrócić z powrotem do użytkowania. I dzięki temu ocaliliśmy naprawdę unikatową rzecz, pamiątkę, a na dokładkę w tym wypadku będziemy mieć do niej na pewno sentyment, ponieważ włożona praca wiąże nas jeszcze bardziej z tym przedmiotem i pozwala również poznać jego historię. Jeśli chodzi o przedmioty z kamionki, którymi będziemy się zajmować w pierwszych naszych zajęciach, chciałbym pokazać Wam oto taki pojemnik, który też został okaleczony. Ten pojemnik nie miał dna. Tutaj była dziura. Jak widać, przy odrobinie wprawy i znajomości technik będzie można taki przedmiot uratować. Wart był tego, ponieważ XIX-wieczne przedmioty wedgwoodowskie mają bardzo charakterystyczną cienkościenny sposób nanoszenia ornamentów. Szkoda nam go było, w związku z tym poszedł do naszego szpitala i dzięki temu odzyskał z powrotem dno, które zostało po prostu dorobione tutaj. Z powrotem wróciło na swoje miejsce, dzięki temu z powrotem mamy przedmiot użytkowy. Ja pokrótce chciałbym przedstawić Wam naszego bohatera, nad którym będziemy pracować. Będzie to nasz pacjent. Chciałbym też, abyście mieli świadomość tego, iż w wypadku
takich prac musicie poświęcić odpowiednią ilość czasu i na pewno nie jest to zajęcie dla tak zwanych nerwusów. Niektóre rzeczy będą na pewno na początku wam nie wychodzić, ewentualnie efekt będzie odbiegał od tego, jaki chcielibyście sobie zamierzyć. Nigdy nie chodźcie na kompromisy. Jeżeli widzicie, że coś wyszło nie tak, należy czynność zacząć od początku. Oczywiście, jeżeli się da. Naczelną zasadą primum non nocere. Nie szkodzimy, staramy się zachować jak najwięcej elementów oryginalnych. Wezmę teraz, pozwolicie, naszego bohatera. Jest niezwykle ciężki i masywny. Jest to w tym wypadku, to co widzicie, to jest sama obudowa po demontażu. Tak się stało, że już częściowo ta obudowa została przeze mnie naprawiona. Ponieważ, tak jak powiedziałem, zegar uległ uszkodzeniu. Tutaj widać na boku pęknięcie, które zostało już ponownie sklejone. Niestety stracił w wypadku obydwie przednie, jak i tylne nóżki. W związku z tym te nóżki zostały już zamocowane na nowo w nowych otwarach. O tym też powiem, w jaki sposób to zrobić. No i w tej chwili będziemy skłaniać się ku temu, aby odzyskał on dawny blask obudowy, czyli kamień zaczął z powrotem połyskiwać swoim łagodnym, takim półperłowym połyskiem, połyskliwością, jak i też zniknęły wszystkie ślady prac naprawczych po poprzednich właścicielach, którzy starali się używać różnego rodzaju mas szpachlowych. Zajmiemy się również elementami mosiężnymi, które go wykańczają. Chodzi przede wszystkim o to, żeby odzyskały one połysk, jednocześnie żeby zachowały, ponieważ jest to mosiądz, który był poddany prawdopodobnie już złoceniu galwanicznemu, odzyskały swój blask, no i żeby zegar cieszył nas przez kolejne 150 lat i żeby osoba, która ewentualnie będzie w ramach jego następnego zużycia robić kolejne poprawki, nie miała do nas pretensji, że przedmiot ten został przez nas zamordowany. W tym momencie chciałbym Was zaprosić do mojego miejsca pracy, gdzie zgromadziłem niezbędne materiały. Te materiały posłużą nam w dalszej części do opanowania podstawowych technik, o których chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć. W związku z tym w tej chwili dziękuję Wam za uwagę i zapraszam za chwilę.